Siemanko widzowie, dzisiaj będą obiecane paki za nagrody i obiecane herosy, które miały być wczoraj, ale no wczoraj nie miałem trochę czasu, wróciłem późno do chaty i no nie wyrobiłem, no przepraszam widzowie, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale mam nadzieję, że dzisiejsze trafy to wynagrodzą, bo ostatnio kompletnie nic nie mogę trafić, ale nieważne. Mam nadzieję, że trafy to wynagrodzą i zrobię te potrójne ulepszenia 8.4+. Chyba mam na tyle foderu, żeby zrobić 3, no oddamy tutaj na katę zaraz, Marquinhosa albo coś. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do EAFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, czyli Blik, PSC oraz zwykły przelew. Na stronie możecie sprzedać monety oraz konta, a z kodem rabatowym Wahu macie 5% zniżki. Ale najpierw nagrody za Food Champions, widzowie, 9 winów. Ostatnio jak zrobiłem 9 winów, to dostałem Luisa Figo Thunderstruck, więc no, specjalnie nawet nie dobiłem więcej. Po prostu na luzie zagrałem sobie te 9 meczy, w sensie wygrałem 9 meczy i zostawiłem to, bo mi się nie chciało po prostu. Z pików, no okej. Okay. Poza pakami za Food Champions, oczywiście, że mam jakieś inne paczki, bo nie mogło być inaczej. I oczywiście, że jeszcze zaraz wejdę w zadania i podbieram coś, bo no, zostawiłem sobie to na później. Ale no trochę tego będzie, no i na dwa herosy musi nam foderu wystarczyć, więc no. Trzeba coś trafić, mamy Rafinie, który, no który do herosa chyba się nie przyda. Chociaż 8-4 nam można przepalić. Brazil znowu, jakby było LS, kurde, nie trafiłem chyba ani razu Brazylii LS, a nawet jakiegoś placucha. Ale może jeszcze jakiegoś radioaktywnego się uda, traf... Powiedział i dostał, prawda? SP? To jest... Aha, to jest ten Rui Puig? No dobra, no powiedziałem, chciałem, no i dostałem, nie? Ale chciałem powiedzieć, że jakiegoś wymiennego radioaktywnego bym chciał, no... No niewymiennego, no przepalę zapewne, ale ważne, że jest do tytułu. No to nagrody. Paczka za 50, nie ma karty specjalnej, Niemiec, SPO, Tomeczek Miller. Paczka Ultimate, najlepsi zebrani w jednej paczce, zaraz zobaczymy. No jak to jest USA, to chyba nie jest najlepsze. No i jeden piłkarz 85+, jeden piłkarz, który może zmienić wszystko, no chyba nie zmieni, nie? To będzie Diego Jota. No co, no, można było wbić więcej niż 9 winów jednak. No jeszcze podgląd, czy coś z podglądu w końcu oddało? Oj, no nie. Dobra, zadania, automatyczny odbiór nagród. No, jakieś paki za 7,5 koła to mnie nie satysfakcjonują, ale... No jest, 3x8, 3+, raz. Tutaj 5x80+, może być. Złota paczka piłkarska premium wezmę. O, 11 piłkarzy 8,1+, no to się na pewno podoba. Dobra, nie będę wam chyba pokazywał tego odbierania nagród, bez przesady. Walkout jakiś odebrałem sobie? Ja nawet nie wiem, co ja kliknąłem, ty, a tu się karta odebrała. Aha. No dobra, to się ją przepali. Ale jak się od razu odebrało, to dawaj te dwa piki 7-5+. Jak da chociaż jedną kartę 8-4, będzie gites, bo te 7-5+, ostatnio nie oddają. No, właśnie. W tamtej chwili lepiej te piki oddawały. 17 paczek się nazbierało, no nie tak mało, ale 4 to są ze 7,5. No reszta jest lepsza, nie? Reszta jest nawet dużo lepsza, bym powiedział. No i co? Polujemy na coś ładnego, nie? No chociaż foder wysoko oceniony i będzie w porządku. Brazil, PS, no... Rafinha znowu, dobra, tym razem nie wybieram. No to jedziemy z lepszymi paczkami... A, jeszcze... Chociaż, dobra, Luis Diaz w miarę git, ale... No lepsze paczki, dropy jak na razie te same, ale będzie lepiej, na pewno. USA, SP, no... Nie widzę tego. No Francja, Eshovaran... Saliba? No, dwa miesiące temu byś wpadł i by było git, nie? Jak kosztował, oj nie ten, jak kosztował jeszcze 50 parę tysięcy. A teraz? Francja znowu jeszcze, o nie, bądź z nim znowu. Teo, to będzie Teo, w sensie Lukas, no, nigdy to nie jest precel, nigdy. Mimo, że nawet ten precel teraz jest nic nie warty, to, no, nie wiem, on jest chyba taką kartą, której się trafić nie da u mnie. Raz go chyba trafiłem, tylko precla. No jest jeszcze Walker i Tonali, nie? To są karty, których nie mogę w tej edycji trafić. No nie da się po prostu. Dobra, myślałem, że może teraz, ale no nawet teraz nie. Ja trafiłem więcej ikon ze zwykłych paczek, bo trafiłem dwie ikony i to dwie wymienne ikony, a preclarza Kimpembe, Sandro Tonaliego i Kyla Walkera trafiłem łącznie jeden raz te trzy karty. No statystyka mówi sama za siebie. 11 piłkarzy 8-1+. Zaskoczysz? Jeszcze masz szansę. Masz szansę, kto będzie walkę. Ale może podwójny walkout? No nie. No już liczyłem nawet na tego walkera, że go wywołam. Aha? Ale...
No i czemu nie wyskoczył? On powinien mieć walkout. Karty specjalne miały walkout od 8-4. Ojoj, trzeba mam przerwę w nagrywaniu zrobić, bo taborecik puka krecik tak, że nie da rady. Dobra, wróciłem. Dla was to była sekunda, dla mnie kilkanaście minut, ale jedziemy dalej. A, Hiszpania. No, dobra, to... No to wracamy do punktu wyjścia. Trzech piłkarzy, 8-3 plus, po raz ostatni. Oblak? Marzenie. Zrobiłem jeszcze dwie takie rozbudowy, 3x8-4 plus, więc jedziemy od razu. Chorwacja, Modric. No nie Kovacic, prawda? Dobra, Modric, a podwójny coś? Jest podwójny, to mi się podoba. Mykambe może wyskoczy, coś? Nie? No, kto wyjdzie? A, no tak, czyli... No, czyli klasyczek w sumie. No to jeszcze jedna, jak znowu odda... Radioaktywny? Okej, okay, Szkocja ŚP, dobra, to będzie... To będzie podwójny walkout. Fajnie, co, Messi wyskoczy? No nie gadaj, że Messi wyskoczy. No, tylko... Trzeba poczekać chwilę. Kto to jest? Milenkovic. Dobra, okej. Okay. Może być Milenkovic. Ile on? On pewnie jest nic nie warty, nie? No minimalne widełki skaduje. Ale skoro te rozbudowy tak oddały, to jeszcze jedną zrobię. No to dawaj, coś ładnego. Nie ma radioaktywnej, ale oblak? Znowu ten Lobotka. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale jest ten Adama Traore w SBC i wymagania są bardzo niskie jak na tą kartę, a... No a wygląda mocno, zresztą to jest Adama Traore, on będzie tak popierdzielał po tym skrzydle, albo po obronie, bo on ma dużo alternatywnych pozycji. On ma tam PP, PS, napastnik, CPS, czyli w teorii gdzieś tam na prawą obronę można wcisnąć, no... No naprawdę, fajna karta. I z tego powodu, słuchajcie, że jest ten Traore do zrobienia, to ja zrobię jednego Herosa. Jeżeli ten Heros odda, no czyli się, nie wiem, zwróci, albo da mi taką kartę, która mi się przyda, no to wtedy zrobimy kolejny. Ale jak nie, no to nie będę robił kolejnego, bo chciałbym foder mieć też na tego Traore. Bo ta karta naprawdę wygląda bardzo fajnie i z miłą chęcią bym go na obu kątach nawet zrobił. No serio, no ten Traore wygląda kozacko. No to mamy obiecanego Herosa. Jeżeli odda, robię jeszcze jednego, ale jak nie odda, to nie będę robił. Ramirez, Abujaja w górę, bardzo proszę, a jak będzie... Kolej Rosicki. No Rosicki mnie pogram przecież, cholera pod overall, no nie oddają mi te Herosy w ogóle. No chciałem, widzowie, chciałem trafić, a jeszcze jakieś dwie paczki, to pewnie za Herosa, to możemy sobie od razu otworzyć, ale... No nie wiem, te Herosy mi praktycznie w ogóle nie oddają, jakie praktycznie? Najlepszy był Gowu i to chyba jedyny dobry Heros, którego trafiłem, taki, no którym bym pograł z chęcią, na 11 zrobionych, tak na oko? Nie wiem, może to tak ma po prostu lecieć. Dajcie znać, jak robiliście Herosy, co wy tam natrafialiście, czy lepiej, czy gorzej. No nie wiem, czy da się gorzej w sumie, ale jeżeli ktoś miał gorzej, to chętnie przeczytam i pocieszę w komentarzu, że nie tylko on trafia syf. A na dzisiaj to tyle, widzowie. Dzięki za oglądanie oczywiście. Ja, jak coś, zaczynam zbierać paczki na toty już teraz, więc będzie trochę mniej otwierania, ale na toty będzie grubo, jak co roku. Pozdro, widzowie, trzymajcie się, do następnego, na razie.